sobotę poznamy zwycięzcę Metamorfos. W centrum Suwałki Plaza odbędzie się wielki finał akcji, w której uczestnicy pracują nad zmianą wizerunku. Pierwsza edycja programu, trwającego prawie 3 miesiące, dobiega końca. Ostatnie tygodnie to dla uczestników oprócz ciężkiej pracy w siłowni również dobra zabawa. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosił wszystkich do Szelmentu. Był to dzień relaksu, powiedział Radiu 5 Janusz Andruczyk, zastępca dyrektora WOSIR-u. Nastawiliśmy się na relaks dla uczestników programu Metamorfozy. Pierwszym punktem spotkania było, że tak powiem, zwiedzenie naszego małego Muzeum Sportów Zimowych. Oprowadził ich były mistrz olimpijski Wojciech Fortuna. Były pytania, ciekawie opowiadał, widziałem, że uczestnicy są bardzo zadowoleni. A teraz następnym punktem będzie paintball, czyli nasze wspaniałe pole paintballowe jest też do dyspozycji uczestników programu Metamorfozy. Odrobina rozrywki była dla uczestników miłą odskocznią od wyczerpujących zajęć. Jerzy Łaniec, trener kulturystyki i fitness, zaznacza, że każdy z jego podopiecznych jest już na bardzo zaawansowanym etapie ćwiczeń. Ogromną determinację dostrzega Sławomir Wiszniewski, właściciel klubu kulturystycznego Oskar. Na takim są etapie już bardziej zaawansowanym. Ćwiczenia są bardzo wyczerpujące, no ale i efekty widać. No widać od początku było ogromną determinację, co można zauważyć po efektach, tak? Trzeba byłoby na koniec zrobić podsumowanie, ile wszyscy razem schudli. Myślę, że to da to fajny wynik. Schudłem powyżej 22 kg. Tak jak się waży, nawet 23, to zależy. Jak mniej więcej gdzieś koło 2 kg. 3 kilo na tydzień. 17 kg. 17 kg i 15 cm z brzucha, no może nawet więcej. Nic lepszego nam się nie mogło trafić jak siłownia w Oskarze. Mieliśmy profesjonalnego trenera. Schudłem około 12 kg na dziś. Naprawdę na siłowni jest świetnie. Pan Jurek nas rozpieszcza do bólu. Za dużo nie schudłam, ale jest taki efekt świetny, ponieważ obwód zmniejszył się. Na siłowni to było rewelacyjnie. Trenera mamy po prostu niepowtarzalnego. Schudłem niedużo, bo 5 kg, ale w centymetrach, w obwodach dużo schudłem. W tej chwili jestem zmęczona, bo trener daje wycisk, ale jestem bardzo zadowolona z siłowni. Do zmiany stylu ubioru starała się przekonać uczestników programu Agnieszka Perkowska. Z pomocy stylistki bardzo zadowolone były kobiety. Jak twierdzą, dotychczas nie potrafiły modnie się ubrać. Na pewno potrzebny jest stylista, bo człowiek inaczej postrzega samą siebie niż jak ktoś doświadczony powie. Dochodzę do wniosku, że nie potrafi się ubrać sama. To, co ja tutaj pokazałam pani stylistce, to ona powiedziała, że nie, że to mi nie pasuje. Także naprawdę mają 45 lat, nie wiem, w czym powinnam chodzić. Widziałam się tylko w czarnych kolorach, chociaż tutaj teraz też mam czarny, ale myślę, że tutaj odważnie sobie mierzę i przykładam i testuję inne kolory i widzę, że jest mi dobrze. Teraz mam łatwiej, bo przytyłam, mogę znaleźć na siebie spodnie, tak jak teraz. Wcześniej nie mogłam tutaj znaleźć na siebie spodni. Zabawę w przebieranie Perkowska zaoferowała również panom. Pokazujemy im trochę inny styl, bardziej męski i odważny, mówi stylistka. Uczestnicy akcji bardzo chętnie przyjęli zaproponowane zmiany. Bawimy się w przybieranie panów, pokazujemy im troszeczkę odmienny styl. Będę chciała pokazać styl troszeczkę męski, odważniejszy. Spodnie są fajne, naprawdę spodnie mi się podobają. Sweter jak też niczego sobie, koszulka jak widać. Do tego przyjemny, miękki, wiosenny szaliczek. Na styl włoski, typowo włoski, czuję się jak rasowy Włoch, tylko jeszcze brak mi opalenizny po zimie. Zawsze chciałem jakiś sportowo wyjść do tych ryb, tak? Ale to był zawsze problem, bo jednak byłem za gruby do tej pory. Na chwilę obecną widzę, że bez żadnych problemów jestem w stanie ubrać się w sklepie sportowym.
całkiem dobrze to wygląda, czuję się luźno i spowodnie. A jak ich nowy styl oceniają kobiety? Przypadkowo spotkane w Plazie panie mówiły, że uczestnicy wyglądają bardzo atrakcyjnie. Ich preferencje co do wyboru konkretnego stylu były jednak różne. Włoch mi się nie podoba. Włoch mi podoba, ja ci się spodobać. Nie, na odwrót, to jest Włoch, tak? To jest Włoch. Nie, Włoch mi się podoba. Jak tylko ceniła jego strój? Lubię jego buty. I sweterek. Szalik mi się nie podoba, no ale ogólnie wygląda lepiej niż drugi pan. No cóż, obaj panowie wyglądają bardzo atrakcyjnie. Jednak ja chyba bym wybrała osobiście pana po lewej. Bardziej mi się podoba ten styl taki elegancki. Do Metamorfos włączyła się również perfumeria Douglas, która zaoferowała uczestnikom pomoc w pielęgnacji skóry. Łukasz Krata, doradca klientów w Douglasie, mówił, że największym ich problemem jest cera. O dziwo, zabiegi szczególnie przypadły do gustu panom. Ich zdaniem zadbany mężczyzna bardziej podoba się kobietom. Pomoc w problemach skóry, typu trądzik, przesuszenie skóry, skóra, która jest szarzała, pozbawiona witalności. Tym możemy osobom pomóc. Każdy mężczyzna, jak dba o siebie, to nie dość, że dba po prostu, żeby lepiej dla siebie się czuć i dobrze wyglądać, to też dba o kobietę, ponieważ kobiety lubią facetów nie tylko muskularnych, ale też zadbanych. Nad cerą uczestników pracowała również Marta Kozłowska z salonu kosmetycznego Luxus. Do każdego z nich podchodzę indywidualnie, zapewnia kosmetyczka. Na finał każdy z nich będzie wyglądał jak 100 milionów dolarów, dodaje. Podejdziemy do tego wszystkiego indywidualnie. Po obejrzeniu skóry stwierdzimy, co można jeszcze uczynić, tak? Żeby nasza była cera promienna, żeby nasi uczestnicy wyglądali na finał jak 100 milionów dolarów. Bardzo przyjemne, jak ktoś się zajmuje pielęgnacją twarzy. Tak jak się dowiedziałem, to powinienem dbać o cerę, ją odżywiać i nawilżać. A czy będę to robić dalej, to zobaczymy. Podejrzewam, że tak. Oprócz zmian zewnętrznych, uczestnicy przechodzą też przemiany wewnętrzne. Uczą się pewności siebie, autoprezentacji i różnych form negocjacji. Przecież każdy z nich będzie musiał kiedyś negocjować coś dla siebie, zapewnia Adrianna Sadowska, specjalistka od rekrutacji w międzynarodowych korporacjach. Będziemy rozmawiać na temat negocjacji. Przedstawię parę zagadnień dotyczących teorii negocjacji. Później będziemy ćwiczyć praktykę. Każdy będzie musiał negocjować coś dla siebie. Ostatnim przystankiem przed finałem Metamorfos był wyjazd uczestników do Gołdapi. W Akademii Fryzur Gogo czekał na nich Grzegorz Kozioł, międzynarodowy mistrz fryzjerstwa. I jak oceniał dotychczasowe fryzury uczestników? Istny jarmark, szczerze przyznał Kozioł. Szczerze? Jarmark. Dlaczego? Kolorowe takie, bez formy, bez treści, włosy przesuszone, zaniedbane. Zmiana fryzur w niektórych przypadkach nawet bardzo drastyczna przypadła do gustu uczestnikom programu. Bardzo wszystko mi się udało. Nawet nie marzyłam, że będzie tak dobrze wyglądało. Super się z tym czuję. Czuję się o 10 lat młodsza. To jak ci się podoba fryzura? Jestem zaskoczona, ale muszę się z tym przespać. Jest wielki boom. Bardzo mi się podoba. Byłam zaskoczona, że pasują mi krótkie włosy. Odświeżyła mi twarz. Podkreśliłam swoją kobiecość. Kolory są piękne. Fryzura dobrana profesjonalnie do mojej twarzy, do mojego charakteru. Przede wszystkim zmiana koloru, nieco rozjaśnione włosy, ale chyba na plus. Mój pustynny blond na włosach po prostu powala.